Trener Mirosław Okniński, jesteśmy już po obozie w zasadzie. Bakałażewie zostały ostatnie treningi. Obóz zawodowy, zawodowcy trenowali tutaj Michał Oleksiejczuk, Michał Pasternak, no można powiedzieć ścisła kadra Akademii Wilanów. Mirku, zadowolony jesteś w ogóle z całego obozu? No tak, był Robert Bryczek, był Kamil Minda, był Szymon Kołecki, był Adam Okniński, no wiadomo, Michał Pasternak, był też Legierski, no Labus był, sporo chłopaków było, był też, kto był ten, Kuba Ozga, kto tam jeszcze, no nie wiem, tam Paweł Zakrzewski. Paweł Zakrzewski, później z ciężkich, Krzysiek Wiśniewski, Sporo ludzi tam było, tak. Co udało się w ogóle zrealizować na tym obozie? Jakie były główne cele tego obozu i nad czym pracowaliście szczególnie? Czy to były tylko i wyłącznie treningi w sali, czy też mieliście jakieś terenowe? No, w terenie to byliśmy tam pobiegać po lesie, także fajnie. Ogólnie skupiliśmy się na jiu-jitsu i na stójce. Nie robiliśmy mało zapasów, dlatego że po prostu nie było siatki, nie było ściany. Mamy w domu ścianę, w Akademii Sportu Walki Wilanów mamy ścianę, tam robimy więcej przy ścianie, więcej zapasów, a tutaj robiliśmy więcej jiu-jitsu i stójki. Jeśli chodzi o zawodników, to było tak, że było kilku już z konkretnymi celami na tym obozie, żeby przygotowywać się pod kątem przyszłych rywali, jakichś walk, powiedzmy takich pojedynków, które już są ustalone, podpisane są umowy? Czy no, z tego co wiem, no to Michał Oleksiejczuk będzie walczył w marcu w UFC, Czarek Oleksiejczuk będzie walczył w lutym na Fenie, Bartosz Szewczyk będzie w lutym na Fenie walczył, Michał Pasternak też będzie walczył pewnie w marcu, później kto tam będzie, Minda pewnie będzie walczył w marcu. No tak ogólnie no to taki obóz, że większość naszych zawodników będzie walczyć luty, marzec. Czy w przypadku... No, Szymon Kołecki będzie, tak, się szykował do KSW teraz na styczeń, tak? Także można powiedzieć, że każdy zawodnik od nas się szykuje na styczeń, luty lub marzec. To zacznijmy od Szymona Kołeckiego. Były kłopoty ze zdrowiem wcześniej. Mówię tutaj o przejściu infekcji. W tej chwili wszystko jest w porządku. Szymon już jest w takim gazie, z którego jesteś zadowolony, jeśli chodzi o tą stronę, szczególnie fizyczną. Nie mówię już o technicznej, tylko o tej fizycznej stronie. Znaczy ja powiem w ten sposób, że Szymek jest w mega formie. Wrócił do zdrowia, wrócił do formy i uważam, że ma bardzo dobrą dyspozycję. No i co? No i wygrywamy, idziemy do przodu, bierzemy następną walkę. No. Martin Zawada to jest trudny twoim zdaniem rywal, bo doskonale ci znany, przez ileś gal KSW go obserwowałeś. Solidny, twardy rywal, który no też postawił takie warunki między innymi Jurasowi, że Juras wycofał się z pojedynku, więc to jest naprawdę twardy facet, na którym sobie już wiele osób połamało zęby. Znaczy ja bardzo lubię Martina, znamy się, szanujemy się. Jakby tutaj jakby większość na przykład przeciwników, z którymi walczymy, no to staram się nie podchodzić do tego, że ich lubię, szanuję, tylko raczej, że po prostu jest to sport, ale mamy wygrać i też dokuczamy często przeciwnikom. No akurat tu Martinowi nie będę dokuczał, się mówię, znamy, lubimy się, jest to walka czysto sportowa. No co mogę powiedzieć, że Martin jest bardzo dobry, bardzo trudnym przeciwnikiem, bardzo twardym przeciwnikiem, no ale uważam, że Szymon Kołecki wygra tą walkę, mimo tego, że na pewno nie będzie łatwo. Sytuacja, która się wytworzy w KSW, bo przypuśćmy, że Szymon zwycięży, też możemy założyć, że Martin może zwyciężyć. Wytworzy się sytuacja, że będą naturalnymi kandydatami do walki o pas z Tomkiem Narkunem. Jest to możliwe? Znaczy, co ja mogę powiedzieć, na pewno nie chciałbym walki z
Tomkiem Narkunem. Za mocny? No uważam, że jeszcze nawet jeżeli Szymon by wygrał, no to z Narkunem stylistycznie mi nie tak pasuje. Nawet wolałbym, żeby Szymon się bił z De Vriesem o pas po wygranej niż z Narkunem. Stylistycznie mi bardziej będzie pasował De Vries. I jeżeli, no, tylko mówię, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, bo w walce można się poślizgnąć i nie ma co wybiegać, jakieś robić mega planów, tak? Bo Szymon miał jakieś tam plany, że zawalczy w tamtym roku dwie walki, a nie zawalczył ani razu. Więc ja nie chcę tutaj wybiegać, tak? Wygrajmy tą walkę z Martinem Zawadą, a później będziemy rozpatrywać, co dalej. Bo nie ma co rozpatrywać, bo nawet możemy wygrać, a na przykład Szymon będzie miał kontuzję i nie będzie mógł walczyć. Dalej będzie musiał zrobić przerwę. Nie wiem. I myślę, że nie ma co wybiegać, ale stylistycznie bym wolał walkę o pas z De Vriesem, jeżeli by wygrał Szymon z Zawadą, niż na przykład walkę z Narkunem. Okej, okay, rozumiem. A można powiedzieć twarz Akademii Wilanów teraz, Michał Oleksiejczuk, Modestas Bakauskas. Twardy rywal, rywal, który też przegrał z Jimmym Crute i zawodnik, który kiedyś pokonał Marcina Wójcika. No co, no Modestas jest twardym zawodnikiem, dobrym zawodnikiem. A nam pasuje stylistycznie, bo lubi się bić, Michał się lubi bić. Michał nie lubi, jak ktoś po prostu unika walki i klinczuje i się idzie do parteru. No wiadomo, to jest MMA i Michał akurat preferuje stójkę, lubi się bić w stójce i to jest jego domena. No i myślę, że tu stylistycznie nam bardzo odpowiada ten przeciwnik. No ale walka jest walka, wszystko może się zdarzyć, chociaż ja uważam, że według mnie 99%, że walkę wygramy, bo Michał zrobił bardzo duży postęp i myślę, że po prostu na spokojnie wygra. Jeśli chodzi o Roberta Bryczka, bo był tutaj na obozie od początku praktycznie do końca, tak? Przejechał 666 km, jak to sami ładnie ujęli, i był cały czas na obozie, czyli wychodzi ponad 1200, prawie 1300 km w obie strony. Skorzystał na tym obozie? Kiedy w ogóle go widzisz w kolejnych pojedynkach? Nie wiem, no Bryczek mógłby zawalczyć, już w sumie mógł zawalczyć, miał ofertę z Oktagonu 30 stycznia, tylko że walczy Kołecki i dlatego odmówiliśmy walki, bo już miał ofertę, że w 30 stycznia mógłby walczyć. Jakby Szymon nie walczył, no to byśmy wzięli tę walkę, że Szymon walczy, a myślę, że Bryczek zawalczy luty, marzec bezproblemowo. Nie chcę cię pytać jakby o dalsze poszczególne postacie zawodników, bo myślę, że będziemy mieli jeszcze na to czas, żeby porozmawiać, ale jest temat walk freak fightowych. Dwa główne tematy to jest oczywiście organizacja VIP MMA i oczywiście organizacja Fame MMA. No i twoja postać gdzieś pojawia się w pełnym kontekście tutaj tych walk. Zacznijmy od VIP MMA. Masz być sędzią na gali Marcina Najmana. Skąd decyzja, że będziesz sędzią? No chętnie będę wspierał ten projekt, dlatego że wszyscy, jak na przykład Marcin tam wygrał z bonusem, był na fali, to wszyscy, o Marcin, najlepszy, najwspanialszy i to, i w ogóle mało się, prawie bohater narodowy, tak? Mówili? Tak, a teraz jak tam z tym Casio wyszło, co wyszło, no to wszyscy się tam niby odwrócili, a to lubię iść pod prąd i specjalnie zgodziłem się jakby sędziować, a szczególnie, że może to być przytyczek w stronę Fame MMA, a uwielbiam im dawać. Pozdrawiam pana Krzysia, panie Krzysiu, tutaj do pana macham. No i... No dobrze, okej, okay, ale zapytam cię tak. Na razie skupmy się jeszcze na VIP MMA. Marcin Najman, jedna z najczęściej wyszukiwanych postaci polskiego sportu. Fenomen pod tym względem, że nie wygrywając walk, doszedł tam, gdzie jest no, jednym z najpopularniejszych, powiedziałbym, nie sportowców, tak, ale postaci, tak, w polskim sporcie. O tak. Więc
tak naprawdę wspierasz go dlatego, że chcesz zrobić na przekór komuś, czy wspierasz dlatego, że kariera Marcina Neimana gdzieś jeszcze może nabrać rozpędu w twojej ocenie, albo powiedzmy, nie, no żartuję oczywiście. Nie, no znamy się, tam lubimy, jakby powiedzieć, Marcin jest bardzo barwną postacią, więcej mi pomógł niż zaszkodził, w przeciwieństwie do innych, więc ja mu pomogę. Czujesz się dobrze w roli sędziego, bo pamiętam zawsze przy galach PL MMA dyskutowałeś często z sędziami, z werdyktami, z różnego rodzaju, nawet z zawodnikami, których sam gdzieś tam wyznaczałeś, ludźmi, których wyznaczałeś do sędziowania. Jak ty w tej roli będziesz się czuł? Świetnie. Zresztą byłem sędzią nie raz. Jak organizowałem. Kiedy ostatni na raz? Początku gale. A nie, to niedawno, w 2004, 2005. To ostatni raz. No zobaczymy. No, tak, postać masz taką, że wzbudza respekt, więc myślę, że tu nie będzie problemu, ale galeria, menażeria, ludzi, którzy tam występują, też jest, można powiedzieć, przedniej marki. No, nie wiem, co się wydarzy w pojedynku Taksi Złotówa kontra Marcin Neiman. Co może się wydarzyć? Wszystko. Obalenia mogą być, kopnięcia wiemy, że mogą być. Co jeszcze może się wydarzyć? Wszystko. Wszystko, co niedozwolone. Mirku, zapytam cię tak. Ewa Piątkowska, też pomysł pojedynku pięściarzy z zawodnikami MMA. Jak ty to widzisz w ogóle na tej gali? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, jak ja to widzę. MMA jest tak popularne, że tam przychodzą koszykarze, pięściarze, czy liderki, youtuberki, youtuberzy. Wszyscy do MMA idą. No. Po prostu MMA jest mega popularne. Dobrze, a zapytam cię tak. Wielu zawodników z Fame MMA zgłaszało się, chciało przyjechać na obóz w Bakałażewie? Co to jest Fame MMA? No organizacja, która freak fightowych walk. No dobrze, ale poważnie mówmy. Jest to organizacja freak fightowych walk. Zgłaszali się jacyś zawodnicy? Nie wiem, o czym mówisz. No dobrze, to na tym zakończmy. Jeszcze krótkie podsumowanie obozu. Zadowolony? No tak, tak, ale ten trochę mniej, bo nie odniosłem sukcesów łowieckich. Dużo chodziłem po lesie. Nie udało się nic ustrzelić. Nie. To ten projekt łowiecki, tak? Tak, tak. Ruszamy. A postrzelać się udało? Byłem na strzelnicy 2 razy, więc dużo strzelałem. Dziękuję tu safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Garant, profesjonalna broń. Także dzięki tym firmom możemy strzelać na strzelnicach. Też pozdrawiam tutaj AWF, strzelnicę, czy strzelnicę warszawiankę, klub Cover. To jest super, strzelnica Marinino też pozdrawiam. Także dzięki tym jakby firmom, tu Safe, Garant, strzelnice, no możemy realizować oprócz MMA inne pasje. No, ostatnio byliśmy właśnie na strzelnicy w Ełku, strzelnica myśliwska, i tu chciałem podziękować prezesowi koła Hańcza, że po prostu nas tutaj ugościł, pan Jarek Osyda. Chciałem tutaj podziękować za to, że zaprosił nas na strzelnicę okręgową w Ełku i strzelaliśmy. Uczyliśmy się strzelać do celów myśliwskich, także fajnie. Co mogę powiedzieć? No też chciałem podziękować tu władzom gminy Bakałażewo za to, że mogliśmy... Za zwierzynę. Nie, że mogliśmy tutaj zrobić obóz zawodowców. No i w ogóle mieszkańcy Bakałażewa, okolic, wszyscy nas mile przyjęli. No jesteśmy teraz w szkole właśnie w Bakałażewie. Także super, będziemy tu wracać nieraz. No to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo.